Gromadzi nas wspólna Eucharystia, w czasie której Paweł i Ewelina zawrą sakramentalny związek małżeński. To dla nich dzień wyjątkowy, jedyny w życiu. Umiejcie słowa słuchać, wiarę pomnażać, za tym słowem iść, jako mąż i żona być w świecie świadkami, że miłość jest cudowna, miłość się nie kończy, jest potęgą, która jest gotowa przezwyciężyć wszystko. God gave